zgromadzonych na konferencji po meczu Kotwica Kozryka z Kieszanin. Z nami obóz gości, trener Zoran Kwiatowicz oraz zawodnik Łukasz Wiśniewski. Bardzo proszę, panie trenerze, o podsumowanie dzisiejszym tobą. No, dobry wieczór. Bardzo jestem zadowolony teraz o tej wygranej, bo naprawdę potrzebowaliśmy jeden taki mecz na wyjeździe, żeby wygrać. A to jest pierwsze, a drugie, bo zaczęliśmy kontynuować tą naszą dobrą grę, którą zaczęliśmy tam na meczu z Rosą, potem jezioro i dzisiaj w Koszalinie. To nie był taki nasz najlepszy mecz, ale bardzo, bardzo dobra gra w obronie. I to dzisiaj było najważniejszy punkt, z którym wygraliśmy mecz. Bo jeżeli chodzi o całą grę, to i znowu mamy problem do dużo strat. Nie możemy pozwalać siebie. Jeżeli gramy bardzo dobrze, silno w obronie, że robimy tyle strat, pozwoliliśmy zespołu Kotwicy dużo punktów takich z szybkiego ataku po naszych strat. Ale najważniejsze, że jesteśmy na tej dobrej drodze, że zaczęliśmy wygrywać, że zaczęliśmy grać dużo lepiej, jak mówi, w obronie i w ataku. Bardzo się cieszę z tego, że mogłem podać trochę gry tym młodszym zawodnikom, którzy oczywiście razem jesteśmy na treningach, zasługują na te minuty do gry. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie trenerze. Autor 16 punktów, tak ja myślę, że to spotkanie bardzo dobrze rozpoczęliśmy, praktycznie przez trzy kwarty kontrolowaliśmy w obronie, z czego bardzo się cieszę. Jakiś wyraźny progres był w tym kierunku. Końcówka, myślę, że już nie rozluźnienie, już byliśmy głowami tak naprawdę w szatni, stąd taki wynik jest, że wygramy tylko 5 punktami. Nie zmienia to faktu, że wygraliśmy to spotkanie. Mamy kolejne zwycięstwo i zobaczymy, co będzie dalej. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy są pytania do drużyny AZS Koszalin? Jeśli ma, serdecznie dziękuję.